Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym Wam opisać przyczepę lekką firmy Tema, zakupioną w Castoramie. Ja ją kupiłem akurat w Castoramie, może ona jest też w innych marketach, nie mam pojęcia. Opiszę Wam wady, zalety i jak to coś się sprawuje. Ona ma wymiar w środku, nie pamiętam dokładnie, ale na szerokość wiem, że się mieści płyta gika, czyli 125 musi być. Na długość to będzie, chyba się nie mieści cała. Wymiary w środku 126 na 238. Także z długości nam płyta nie wejdzie. Natomiast z szerokości spokojnie na styk się mieści. I podziłem nią płyty, więc na pewno wchodzą. Może zacznijmy od wad. Generalnie największą wadą, jaką uważam, ma ta przyczepa, to to, że przy zakupie nie dostajemy koła zapasowego. I tak naprawdę musimy sobie to koło dokupić, wykombinować, kupić takie samo, o takim rozstawie. Tego nie ma i uważam, że powinno to być, bo w razie czego naprawdę mamy problem na drodze. To uważam za wadę. Teraz tak, ja mam tą przyczepę 3 lata. 3 lata ją użytkuję w miarę intensywnie. Przegląd jest bezterminowy. Przyczepa lekka, dopuszczalna ładowność 615 kg. I powiem Wam szczerze, że tyle można włożyć. Tu jest jakaś tam belka skrętna Alto chyba, z tego co pamiętam. Nie wiem w zasadzie, jak, na jakiej zasadzie działa belka skrętna, nigdy mnie to nie interesowało. Tą wagę, tą dopuszczalną ładowność, którą podaje producent, spokojnie możemy włożyć. Natomiast już jak włożymy więcej, świadomie lub nie, to robi nam się taki problem, że pomijam to, że opony się robią takie, to zaczyna nam trzeć od środka o te zakole. Więc to jest jakby wada. To nie jest wada, no bo generalnie jeżeli załadujemy tyle, co jest podane, to nic się nie dzieje, no ale jeżeli byśmy chcieli ją przeładować, to już to tak nie wygląda różowo. Ciągnąłem tą przyczepą nie raz, nie dwa, nie pięć, tam 500 kg, 600 kg. Jest ona stabilna, nie lata po drodze, no jest kupiona nowa, to też nie wiadomo, jakby kupił używaną, jak ktoś użytkował. No ja staram się jej nie przeładowywać, zdarzyło mi się parę razy, oczywiście konsekwencje tego są, zaraz Wam o nich powiem. Także to też uważam za wadę. Kolejną wadą, jaka jest w tej przyczepie, to jest ten stelaż. Oryginalny stelaż ma 4, no jest obramówka po prostu, są 4 narożniki, 3 poprzeczki, góra, pałąki, 2 tamten i tu i więcej nic nie ma. W momencie, kiedy pada deszcz, zbiera nam się tutaj taka wielka kałuża. Jeżeli ta kałuża się zbiera, to ta plandeka jest strasznie naciągnięta. No i niestety musimy to zrzucać, tą wodę. Jest to upierdliwe, uciążliwe, pochlapiemy się. Mnie to przeszkadzało. Zbiera się to jedno z tej strony, jedno z tej strony. Więc ja założyłem sobie takie poprzeczki, żeby jakby to wyeliminować. Aczkolwiek te poprzeczki nie są tylko po to, bo są tu jeszcze poprzeczki jakby na bokach. Spadło mi na tą przyczepę trochę śniegu z dachu. No i niestety to się trochę zgięło. Nie była to duża ilość, więc zgięło się mało, na tyle, że się dało to wyprostować. Przerobiłem to sobie, tak jak widać, powzmacniałem trochę. Na tą chwilę nic się nie dzieje, aczkolwiek więcej razy mi ten śnieg nie spadł.
Myślę, że warto to sobie zrobić na samym początku, przerobić, bo mówię, ta woda jest bardzo upierdliwa i przeszkadza, tak? Nie będziemy z tego zadowoleni, że ona tam stoi, nie będziemy zadowoleni z tego, że ją musimy zrzucać i podłączając ją na samochód, nawet z tą wodą, to w zasadzie za każdym razem się ochlapiemy, będzie nas to wpieniać. Kolejną rzeczą, jaka mi się wydarzyła przy tej przyczepie, miałem taki pomysł, że przy załadowaniu na maksa, gdzie podjechałem w zasadzie tam, gdzie ona miała być, postanowiłem, że ją odepnę z samochodu i ją przekręcę w ten sposób, no, żeby mi było łatwiej wyładować. Grunt był mniej więcej taki jak tutaj, trawa, coś tam, te koło się zablokowało. No ja użyłem trochę siły, żeby to zrobić i zaczęły mi się wyginać te, nie wiem jak to się nazywa, po prostu zaczęło to się skręcać. Na szczęście zorientowałem się w miarę wcześniej, nie zrobiło to jakichś tam dużych szkód, ale musiałem to poprostować. Wzmocniłem sobie to kątownikami stalowymi, tak dla pewności. Na razie to działa, ale więcej takich myków nie próbuję. Po prostu tam, gdzie ją postawię, na samochodzie jest, staram się ją rozładować, żeby już nie kombinować z nią, jak jest odpięta, żeby sobie nie narobić kłopotu. Generalnie... Generalnie używam ją 3 lata, jestem zadowolony. Mówię, sporo nią przewiozłem i polecam tą przyczepę. Różne są ceny przyczep, różne są przyczepy. Ja szukając tej przyczepy nie miałem jakby możliwości jakby wspomóc się jakąś wiedzą z zewnątrz. Kupiłem ją na przypał. Pasowała mi cena, pasował mi wygląd, pasował mi wymiar, więc ją zakupiłem i no i to wszystko. Tyle chciałem Wam przekazać. Może Wam się to przyda, czy nie. Wykorzystajcie tą wiedzę, jeżeli macie taką możliwość. No i wszystko na ten temat. No więcej usterek nie było. A jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o jeżdżenie z tą przyczepą. Jeżeli mamy te 600 kg, nie próbujcie tym jeździć więcej niż 100 na godzinę. Bo naprawdę... Miałem taką sytuację, że na przyczepie było około 600 kg, samochód był pusty, coś potrzebowałem wyprzedzić, rozpędziłem się, nie pamiętam, do 120 bodajże i naprawdę wyglądało to tak, że przyczepa jechała sobie, o tak, ja samochód sobie. Na szczęście się nic nie stało, jakoś to wyprowadziłem, ale naprawdę ciepło mi się zrobiło, od tamtej pory staram się nie jeździć więcej niż 100, przy 100 wie generalnie, ona się zachowuje dobrze, nawet załadowana, nic się nie dzieje, prowadzi się pewnie, natomiast pustą to potrafię pojechać i 120 i też ona w miarę stabilnie się trzyma, nie lata po drodze, nie stwarza żadnych problemów, nie czuję się jej w zasadzie na samochodzie, że tak powiem, jeżeli jest pusta i jedziemy te nie ma żadnego szarpania, żadnego niczego, w zasadzie mamy takie wrażenie, jakbyśmy nie mieli przyczepy, można się naprawdę zapomnieć. Także tyle, jeżeli chodzi o tą przyczepę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, jeżeli ktoś go ogląda. Może ktoś wie z Was, od czego felga pasuje do tej przyczepy, będę wdzięczny. Napiszcie może w komentarzu. No i tyle, pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, cześć.